Siemanu, z tej strony Andy, witam was w kolejnym odcinku z MTA na serwerze widzowie Projekt RPG. Ostatni film z tego serwera był ponad 2 lata temu, a dostawałem wiele i to naprawdę wiele pytań, komentarzy, kiedy będzie nowy odcinek z tego serwera. No i co, w dzisiejszym filmie mamy tutaj wam coś do pokazania, ponieważ zobaczcie to, ja sobie wyjdę z tego magazynu. Ale czekajcie, zanim przejdziemy dalej, poznajcie sponsora tego filmu. Jesteście zmęczeni niewygodnymi biurkami i bólem pleców? Czas na rewolucję w waszym miejscu pracy. Poznajcie FlexiSpot E7. Biurko, które naprawdę zmieni waszą codzienność. Wyobraźcie sobie biurko, które dostosowuje się do waszych potrzeb, rośnie i opada jak chcecie, bez hałasu i z prędkością niczym Infernus Full Tune. Dzięki zakresowi od 58 do 123 cm możecie sobie ustawić to biurko jak tylko lubicie. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, a biurko automatycznie dostosowuje się do idealnej wysokości. Jak wiecie, bezpieczeństwo to oczywiście priorytet. System antykolizyjny wykrywa przeszkody i automatycznie zatrzymuje biurko, chroniąc wasze otoczenie i urządzenie. Oprócz tego, jak widzicie, do samego biurka możecie wybrać mnóstwo dodatków. Ja, jak widzicie, wybrałem sobie takie oto właśnie przedłużacz, gdyż bardzo często korzystam po prostu z telefonu podczas grania, no i wolę sobie go po prostu podłączyć. Na stronie flexispod.pl znajdziecie naprawdę szeroki wybór biurek, ale i nie tylko. Aktualnie trwa promocja z okazji powrotu do szkoły, przez to macie okazję zakupienia swojego biurka w bardzo dobrych cenach. Tutaj gościu, jak widzicie, nie wiem, poznajecie tą brawurkę. Gościu zrobił taką samą brawurkę jak ja na serwerze Projekt. No i ja mam nawet kluczyk do tego, więc w dzisiejszym odcinku sobie to przetestujemy. Gościu na czacie ma nick Andy2396. Ej, nie dość, że tutaj moją brawurkę, kurde, skopiowali, też czy gościu się pode mnie podszywa, a napiszmy do jego. Siema Andy, to ty i ty? Prawdziwy Andy pisze do fake Andiego. Sprawdźmy, co za gościu napisze. Konfrontacja z Andym. Ni. A, no kurde, czyli nie, to nie Andy. Dobra, nie, niestety Andy2396 to niestety nie jest Andy. W ogóle zobaczcie, jak oglądaliście For Life'a, no to wiecie, że taką samą brawurkę robiliśmy sobie na For Life'ie. Tak, jest to najprawdopodobniej, śmiało mogę powiedzieć, na For Life'ie jeden z takich bardziej znanych projektów. Tutaj jakiś gościu sobie taką brawurkę odwzorował. No i jak widzicie, dał mi do niej kluczyk, no i sobie w dzisiejszym filmie to przetestujemy. No i oprócz tej brawurki dostałem również kluczyki do innych ciekawych samochodów, które muszę wam na pewno zaprezentować. Widzowie, Cheetah 4.4, Infernus 4.4, Sultan 3.7. No widzowie, ja tutaj jestem bogaty, patrząc na to, ile mam tych samochodów. Niestety nie są moje, ale mam kluczyk i mogę sobie legalnie nimi śmigać. Co? Ogólnie mamy też 157 tysięcy, więc możemy sobie również coś zakupić. Kurde, tutaj w sumie w każdym odcinku z projekta zmieniamy furę, ale no kurde, no jak mam być szczery, tutaj mój ostatni projekt, że tak powiem, również poszedł na sprzedaż, kurde, dawno nie było odcinków z tego serwera, ja też sobie tu coś pograłem i można powiedzieć pohandlowałem, ponieważ no co, sprzedałem mój ostatni projekt, sprzedałem mój przedostatni projekt, sprzedałem mój przedostatni projekt, więc tak naprawdę każdy mój nabytek, kurde, jest sprzedany, a każdy odcinek z projekta to jest nowa fura. Ogólnie ta brawurka, już wam mówię, ta brawurka posiada silnik 1.6 ID 18000 oraz kurde tutaj takie dodatki jak wybierz konfigurację, tutaj gaz, odpalimy sobie to, sport plus, no i teraz widzowie, nasza brawurka jest wyścigowa i tutaj oczywiście AWD sobie już odpaliłem. No i zobaczcie, widzowie, jak ta brawurka pędzi. W ogóle dziękuję bardzo za udostępnienie, nie wiem, kto tutaj mi to udostępnił, ale fajnie, że mogę tutaj sobie pojeździć moją brawurką. Nie moją brawurką, ale moją, wiecie, że moją brawurką, że tak zrobiona jak moja, ale nie moja. Podlećmy sobie tu do Safiero, podleć sobie tutaj traweczką i wyjadę sobie na autostradę. Tak, ogólnie widz, który dał mi tego Infernusa, jest naprawdę, widzowie, przy kasie, ponieważ jeżeli się nie mylę, posiada on tunera albo mechanika, chyba tunera bardziej, tak, chyba ma tunera, mechanikiem tu chyba się nie da zostać, ale ma tunera, ma swój warsztat, więc tutaj... Ej, czemu tutaj szlabanu nie ma? A tutaj jest? O, dobra, dobra, coś się zbugowało. Już myślałem, że ja muszę zapłacić, kurde, za coś, co tak naprawdę jest otwarte, kurde. Dobra, nieważne. Dobra, 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 jesteśmy. Tutaj widzicie tego infka, on jest, widzowie, mój. No i widzowie, tutaj zakradniemy się pod tego Infernusa. Zakradniemy się pod tego Infernusa i, dobra, otwarte drzwi, bierzemy, bo tutaj gruby nas nie dogoni. Gruby jest za wolny, żeby nas dogonić, kurde. On śpi, widzowie, on śpi, on nawet nie wie, że ja tutaj mu auto, widzowie, zawijam. Zobaczcie. On śpi, a ja mu tutaj zawijam auto. Zobaczcie, i nawet się nie zorientuję.
zorientował. Dobra, ej, tak wygląda ten Infernus. Ładny, bardzo ładny. Fajna ta podmianka w ogóle tutaj jest. Jak widzicie, ma one te pop-upy, takie lampy. A więc co, silnik 4.4, tak jak już mówiłem. No i z takich dodatków, bo jak widzicie, ma tutaj różne konfiguracje. Tutaj ma VMAX, drift i redukcja. Tak, ja sobie odpalę VMAX. Zawieszenie oczywiście, Sport Plus. No i wybierz oś, aha, AWD oczywiście. Takie podstawy sobie odpalimy. No i widzowie, sprawdzimy tego potwora. Trzeba sprawdzić tego potwora, jak ten potwór, kurde, tutaj gada, jak ten potwór oczywiście pędzi, tak, na autostradzie wydaje mi się, że będzie bezpieczniej niż tutaj, bo... Aha, ja się w ogóle dziwiłem, czemu na czacie mi tutaj nie wyskakuje ogranicznik, jak sobie odpalam, a teraz w prawym dolnym rogu, nie wiem, czy tak było wcześniej, ale w prawym dolnym rogu, jak widzicie, mamy na czerwono nam pokazuje, ile mamy tutaj odpalonego ogranicznika. Aha, dobra, bo ja właśnie się wtedy dziwiłem, dlaczego tutaj mi na czacie ogranicznik nie pokazuje, ale... O, ej, ja chcę tutaj przejechać, ja nie wiem, czy tutaj, bo wiem, że tu szczur się na pewno nie prze... A, już rozwaliłem, no, tak jak myślałem, tutaj się nie przeciśniemy przez to, musimy tutaj dźwignąć zawieszenie, tutaj, pyk, 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 right, teraz powinniśmy przejechać, o, chyba nie rozwalimy, dobra, nie rozwaliliśmy, ej, bo pod tego Infka raczej szczur się nie przeciśnie, jak widzicie, więc, kurde, tutaj trzeba zawieszonko sobie zawsze zmieniać, ale my oczywiście teraz Sport Plus, ponieważ widzowie, będziemy lecieć, kurde, cały VMAX, sobie sprawdzimy Infernusa, dobra, lecimy, nie wiem, jak tu się jakiś nitro odpala, czy tu w ogóle jest jakieś nitro, ale nie jest to ważne, ważne jest to, żeby sprawdzić teraz, ile to pędzi, 240, 250, 260, 270, to dalej widzowie nie przestaje, ponad 3 paki, 306 na godzinę, widzowie, 306 na godzinę pędzi taki Infernus. Ciekawe, czy w ogóle jest to najszybszy pojazd na serwerze, nie wiem, możecie mi napisać, naprawdę, o Jezu, aż mi, widzicie, tak szybko, że aż mi, kurde, aż mi komputer nie nadąża, aż mi się tutaj chunky, kurde, to nie jest Minecraft, aż mi tutaj nie załadowały, kurde, mapa. Jeżeli zaczynacie grę na serwerze, to z moim kodzikiem PRPG hashtag 16925 16925 dostaniecie, widzowie, darmową kaskę na start. Tak, dostaniecie darmową kaskę na start. Ja również dostaję z tego kaskę na start. Na start, w sumie nie na start, tylko po prostu też dostaję z tego jakieś punkty, więc fajnie, jeżeli jeszcze nie graliście, jeżeli zakładacie konto, to fajnie by było, gdybyście zawitali tutaj z moim kodzikiem. Tak, podlećmy sobie teraz pod przechowalnię. Tak, pod przechowalnię, bo wiem, że mam jeszcze tutaj jeden samochód do przetestowania. Easter... Aha, ej, czekajcie. Tam, gdzie był ten Infernus, tam obok mamy jeszcze Sultana. Ej, to my sobie od razu, kurde, obok tego drugiego Sultana, kurde, zawiniemy. Aha. Andy, co ty odwalasz, gościu? Andy, help. No spoko, zobaczcie, kurde, co to za gościu, kurde, Andy. Ja jestem prawdziwy Andy, gościu. Real Andy? Andy pyta, czy ja real Andy. Dobra, ja twój fan widzę właśnie, byku. Bo od początku miałem, no spoko, spoko. Aha, czyli dowiedzieliśmy się. I mi kazali tobie taki nick ustawić? Aha, dobra, kurde. Ja dowiedziałem się, że Andy to jest tak naprawdę mój fan. Elegant to styl w szefie. Kurde, co ty gadasz? Limuzyna taka, dla bogaczy, kurde. Zobaczcie, fajna ta limuzyna. No nie wiem, czy to ty real jesteś, a? Ty... Ziomeczek się pode mnie podszywa i już nawet nie wie, czy on jest prawdziwy Andy, czy ja jestem prawdziwy Andy. Dobra, nie zawracam, byku, miłego. Jak ziomek tak uwierzył w ten swój nick, że on już, kurde, nawet nie wie, kto jest prawdziwym Andy. On, kurde, już chyba uwierzył w to, to już jest, widzowie, jakaś ciężka mitomania. Ziomek zaczął wierzyć w to, że on jest już prawdziwym Andy, że skoro on nie zna, kurde, tego prawdziwego. Ej, ten kluczek chyba też jest mój, nie? Nie? Ej, czekajcie, bo ja tutaj mam klucz do Sultana. Ej, to jest chyba ten Sultan, czekajcie, nie? A tutaj jest jeszcze Sultan. Tak, to jest ten, widzowie, gruby śpi, a ja mu tutaj kolejne auto zawijam. Ja w ogóle, akumulator w pojeździe jest zbyt słaby. Ale lipa. Dobra, czyli nie przyjedziemy się tym. Ale zostawimy mu tutaj otwarte, kurde, drzwi, żeby się wściekł gruby. Zobaczcie, gruby śpi. Piotr napisał, że Andy to idol. Co, no? Ten ziomek myślał, że tamten Andy jest prawdziwy i napisał, że jest idolem. Ale, dobra, ej, gość naprawdę się chyba pode mnie podtrzyma. Ogólnie musimy sobie zobaczyć, czy coś ciekawego. Ej, ja nie umiem jeździć, widzowie. Zobaczymy sobie, czy coś ciekawego stoi. Tak, 157 tysięcy, jak mówiłem, no ja już tutaj raczej nie będę nic takiego, znowu żadnego gruza brał, bo znowu skończy się to tak, że kolejny odcinek to będzie znów kolejne auto, a my tak, widzowie, nie możemy robić. My musimy zostawić coś i w końcu zrobić sobie naprawdę taki porządny, widzowy projekt, więc chyba na streamkach będziemy sobie tutaj zarabiać i ogólnie poza odcinkami też będę starał się tutaj zarabiać, żeby sobie zarobić jakąś fajną kasę. Bob Budowniczy, gościu. Odwal się od mojej brawurki, dlaczego tak uderzyłeś? Bob Budowniczy wszystko spierniczy, kurde. Już tutaj, kurde, mi auto chciał spierniczyć, kurde. Nieładnie, nieładnie, no.
mną. Landstalker, 160 tysięcy mule. Co to kurde jest? Jak tutaj, ja cię kręcę. Ja wiem, że tutaj właśnie kurier, czy jako drwale właśnie się opłaca. Ja nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd, ale tak mi się wydaje, że właśnie osoby, które pracują jako drwal, czy jako kurier, właśnie kupują takie samochody, żeby właśnie tam przewozić te rzeczy. Ale mogę się mylić, tak mi się po prostu wydaje. O, ranchery, ja kiedyś mówiłem, że takiego ranchera chcę kupić, ale ja już tutaj, ja już się nie nabiorę na te samochody z giełdy, bo później znowu będzie tak, że się mi znudzą i sprzedam. Ja muszę tutaj kupić coś porządnego, ale tak sobie wbiłem, żeby tak mniej więcej sprawdzić sobie te ceny, czy tutaj się pozmieniały. I ogólnie, jak widzicie, te podmianki wydaje mi się, że też są inne i samochody nowe weszły. Tak, ja ostatnio w ogóle też pytałem na Discordzie oraz na moim Instagramie was, w ogóle wpadajcie mojego Instagrama, Andy to Kozak, linki macie w opisie. Pytałem was, jakie samochody polecacie tutaj do 200 tysięcy. Tak, i sporo tutaj było odpowiedzi, że polecacie szafterka. Tak, szafterka polecacie, dużo osób mi go polecało. Na apkę, tak, tutaj mamy również apkę transportową. Pisaliście mi, że polecacie szaftera i zamontować sobie apkę transportową. Napiszcie mi jeszcze pod tym odcinkiem, czy serio warto, bo może właśnie takiego szafterka sobie sprawię, no jak już zamontuję apkę transportową, no to na pewno widzowie go nie sprzedamy. I też kurde, apka transportowa by była bardzo spoko na właśnie takie streamki, nie? Żebyśmy sobie po prostu jeździli i uberowali tutaj, chyba, jeśli tak to wygląda, bo ja nie wiem jak tutaj wygląda ta apka transportowa, ale tak po prostu pewnie uberowanie takich NPC-tów, więc wydaje mi się, że byłoby to naprawdę bardzo spoko. No i co widzowie? To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki luźny odcinek tutaj z projekta wam się spodobał. Stawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, a to mnie mocno zmotywuje do powrócenia do tej mojej regularności, którą już tak naprawdę zaczynam, kurde, robić. To było na tyle, trzymajcie się. Siema!